Celem mojej pracy było sprawdzenie, jak współczesne przekształcenia przeprowadzone na warszawskich kamienicach czynszowych wpływają na zachowanie ich wartości zabytkowych. W części teoretycznej pracy udało mi się wyodrębnić dobre i złe wzorce postępowania z kamienicami czynszowymi podczas działań rewaloryzacyjnych. W efekcie opracowałam zasady zdrowego projektowania modernizacji i adaptacji kamienic czynszowych. Wykorzystałam je w praktycznej części mojej pracy w projekcie koncepcyjnym rewaloryzacji budynku, przed którym właśnie stoimy. Praca magisterska pani Marii Grzeszczakowskiej-Kardaś, przygotowana na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, to niezwykle ciekawa opowieść o dziedzictwie architektonicznym stolicy XIX i XX wieku, opowiedziana na przykładzie kamienicy przy ulicy Waliców 10. Kamienice czynszowe, które są głównym tematem mojej pracy magisterskiej, licznie występują na terenie stolicy, nierzadko w postaci pustostanów. Ponowne włączenie takich obiektów do życia miasta może rozwinąć rynek mieszkaniowy, zwiększyć ład przestrzenny, a nawet uszlachetnić miasto kulturalnie. Jeśli będziemy uważnie słuchać takich specjalistów jak pani Maria Grzeszczakowska-Kardaś, jest szansa na odzyskanie wspaniałych fragmentów Warszawy i wzbogacenie życia architektonicznego, ale nie tylko naszej stolicy. W swojej pracy magisterskiej zajęłam się zagadnieniem postrzegania i odbioru naturalnych terenów zieleni przez mieszkańców Warszawy. To jakie korzyści płyną z parków, zieleńców i innych terenów zieleni oraz jakie są ich walory przyrodnicze, naukowcy badają już od dziesiątek lat. Jednak to jak mieszkańcy postrzegają te obszary, pozostaje zagadką. W swojej pracy magisterskiej chciałam więc zobaczyć, jak mieszkańcy odbierają naturalną przestrzeń, jakie jest ich zapotrzebowanie na naturę i jakie są ich oczekiwania. Praca pani Marty Melon poświęcona temu, jak warszawianki i warszawianie percepują tereny zielone w naszym mieście, jest moim zdaniem takim wzorcowym przykładem tego, jak badania akademickie mogą oddziaływać na polityki miejskie. To projekt oparty na bardzo dużej, reprezentatywnej próbie, który być może wyznacza w ogóle kierunek, w jakim nasze myślenie o terenach zielonych, o ekologii w mieście powinno się zmieniać, wskazując, że liczy się nie tylko powierzchnia terenów zielonych, ale też na przykład bioróżnorodność i że to ona oddziałuje w dużym stopniu na komfort, samopoczucie mieszkańców i mieszkanek. Badania pokazują, że mieszkańcy ogólnie oceniają ilość terenów zieleni w Warszawie jako dużo lub bardzo dużo, ale oceniają ich naturalność raczej jako średnią i 80% oczekuje, że w przyszłości te tereny będą bardziej naturalne. Odpowiedzią na te potrzeby jest wysoki udział nieużytków w Warszawie, co stanowi potencjał do zapewnienia dostępu mieszkańców do naturalnych terenów zieleni o wysokiej bioróżnorodności. W formalnych terenach zieleni, które są najczęściej wskazywane przez mieszkańców jako obszary wybierane do kontaktu z naturą, akceptowane są chociażby ograniczone zabiegi pielęgnacyjne. Jest to korzyść nie tylko dla natury, ale sprzyja także zarządcom dzięki temu, że koszt ich utrzymania jest zdecydowanie niższy. Przy trendzie ścisłej zabudowy miast, poznanie sposobu rozumienia natury w mieście może sprzyjać pozostawianiu bioróżnorodnych przestrzeni, co będzie czyniło Warszawę nie tylko zielonym miastem, ale także miastem otwartym na naturę, na miarę nowoczesnego ekomiasta, w którym będzie wysoki standard życia. Doktor Jakub Rok w swojej pracy doktorskiej stawia przed nami bardzo ciekawe pytanie. Czy wzrost PKB oznacza automatycznie wzrost dobrobytu wśród mieszkańców Warszawy? Moja praca dotyczyła relacji między zanieczyszczeniem powietrza jako kosztem środowiskowym, a różnymi ujęciami dobrobytu. Celem mojej pracy było zbadanie tego zagadnienia w odniesieniu do Warszawy i do jej regionu metropolitalnego i prześledzenie tych związków w odniesieniu do trzech ujęć do dobrobytu. W odniesieniu do dobrobytu ekonomicznego, czyli tego związanego z dochodem, mój wynik wskazał na to, że w ujęciu wszystkich gmin województwa mazowieckiego, im gmina zamożniejsza, tym jest bardziej zanieczyszczona. Natomiast tylko do pewnego pułapu i 10% najbardziej zamożnych gmin to są te gminy, w których poziom zanieczyszczenia już zaczyna spadać. Dla nas, którzy zajmujemy się jakością powietrza w Warszawie, ta praca daje nowe światło, nowe spojrzenie i pozwala nam lepiej zrozumieć, dlaczego warto walczyć o lepsze powietrze w Warszawie.